Witam Was wszystkich. Nazywam się Kamil Gięza. Jestem członkiem zespołu marketingu Akademii Górnośląskiej. Słuchajcie, bardzo trudne zadanie zostało mi postawione na sam koniec, ponieważ przez cały dzień obserwowałem, co się działo, jak się działo, o czym żeście mówili, czego żeście słuchali. I tak naprawdę wypadałoby, żebym ja to wszystko teraz zlepił w jedną całość. Usłyszałem mnóstwo fantastycznych słów, mnóstwo fantastycznych definicji, możliwości. Sam, nie ukrywam, zapisałem niejedną sentencję, którą usłyszałem dzisiaj. Słuchajcie, wszystko było tutaj powiedziane o sztucznej inteligencji w każdej dziedzinie marketingu. A teraz zróbmy coś wielkiego i połączmy to wszystko ze sobą. Przede wszystkim nie usłyszałem jednego. Przez cały dzień nikt nie powiedział, co to jest marketing. Ja zakładam, że wy wszyscy wiecie, bo wygooglować sobie można. ChatGPT też robi dość obszerną prelekcję na temat tego, co to jest marketing, ale ja chciałem Wam powiedzieć coś, co było faktycznie przed Googlem, przed internetem. Miałem przyjemność widzieć, jak komercyjny internet wchodzi na rynek, ale wiem, co było przed i czego sztuczna inteligencja nie ma przede wszystkim. Słuchajcie, wywodzę się ze świata akademickiego, więc dla mnie zawsze najważniejsze były definicje. Okazuje się, że te definicje nie tak do końca funkcjonują do dzisiaj. Wszyscy znamy oficjalną definicję, że jest to proces planowania, realizacji koncepcji, ustalania ceny, promocji, dystrybucji idei, dóbr i usług i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale mój profesor z marketingu powiedział kiedyś jedną taką fantastyczną rzecz. Pytał nas się na zajęciach, czy znamy księdza Józefa Tischnera. No wszyscy odpowiedzieli, jasne, słyszeliśmy o nim. Czy znamy jego trzy prawdy? Jest święta prawda, to jest prawda i ta ostatnia prawda, której online nie powiem. I powiedział, że w ten sposób będzie rozwijał się marketing na przestrzeni lat. Wszyscy zrobiliśmy oczy, ale ja teraz widzę, że miał w 100% rację. Słuchajcie, przed internetem reklama, marketing, wizualizacja całej reklamy to była święta prawda. Ludzie w to po prostu wierzyli. W dobie, kiedy firmy zauważyły, że internet jest świetnym narzędziem do tego, żeby móc się reklamować i koszty tej reklamy nie są aż tak duże, zaczęła to być to jest prawda, ponieważ ludzie trochę w to wierzyli, a trochę w to nie wierzyli. A teraz jest ta ostatnia prawda, bo ludzie przestają wierzyć, dlatego zaczęliśmy używać tylu narzędzi marketingowych. W jakim celu? W celu sprzedaży? No też. W celu zachęcenia? Na pewno. Ale tak naprawdę marketing i sztuczna inteligencja dzisiaj łączą się w bardzo konkretny sposób. Automatyzują nam działania. Pokazują olbrzymie ilości danych do analizy. O tym mówiła Kamila dzisiaj. Fantastycznie pokazując marketing behawioralny. Olbrzymie ilości danych do przeanalizowania tylko po to, żeby odkryć zachowanie człowieka. Jednak jest coś w marketingu, w tym całym marketingu naszym, który my wszyscy uprawiamy, jest coś, czego sztuczna inteligencja nie potrafi. I o tym mówiła i Magda, i Milena przed chwilą. To jest oczywiście kreatywność, ale to jest jeszcze jedna rzecz. To jest to, co w marketingu moim zdaniem jest w tej chwili najważniejsze. Umiejętność wywołania emocji. Umiejętność wywołania w
wszystkich uczuć, zainteresowań, empatii. Na czym polegał kiedyś marketing? Na właśnie wywoływaniu tych odczuć naszych, tak? Pojawiał się człowiek z papierosem w Las Vegas, który palił papierosy znanej marki i wszyscy rzucali się na tą markę, chcieli ją kupować, sprowadzali ją z zagranicy specjalnie, bo nikt się oczywiście nie patrzył na to, czy to jest zdrowe, czy nie. Było to, bo było, ale było to modne przede wszystkim. I był człowiek, który to palił w Stanach Zjednoczonych, więc o kurczę, fajna sprawa. To samo zaczęło się pojawiać później. Wszelkiego typu reklamy dotyczące tego, jak być fajnym, jak być cool, pojawiły się już w latach 90. To jest taki słynny napój, którego gwiazdeczką była postać Dodido. Od tego momentu zaczęły się wszelkie starania o to, żeby pokazać, że dzięki danemu produktowi, czy dzięki danej usłudze jest się fajny. Czyli wywoływano nic innego jak emocje. Do dzisiaj to się dzieje. Do dzisiaj to się dzieje, ponieważ spójrzcie na, obejrzyjcie sobie kiedyś jakiś fajny bloczek reklamowy w jednej z telewizji, taki dłuższy, zobaczcie, ile w reklamach jest emocji. Od muzyki, poprzez wizualizację, poprzez grafikę, poprzez chęć utrzymywania kontaktu z drugą osobą, ale też wszystkie te reklamy są świetnie strategiczne i potrafią zainspirować drugiego marketera do czegoś podobnego. Dlatego ja postanowiłem, jako że też definicji sztucznej inteligencji jest mnóstwo, ja postanowiłem stworzyć swoją definicję sztucznej inteligencji, bardzo prostą, która bardzo mi odpowiada, ponieważ zawiera wszystkie te czynniki, o których mówiłem, czyli brak kreatywności, brak emocji, brak empatii w tej chwili. Że sztuczna inteligencja to inteligencja, która jest najzwyczajniej w świecie sztuczna. Ona nie jest prawdziwa. Ona nie ma tego, co mamy my jako ludzie. Dlatego tematem mojej prelekcji jest wykorzystanie sztucznej inteligencji jako członka zespołu. Ja nie potrzebuję, ja na razie przynajmniej nie boję się, że sztuczna inteligencja mnie zastąpi, że zastąpi któregoś z członków mojego zespołu. Absolutnie nie. Jedyną rzeczą, jaką możemy się w tej chwili bać, to jest, jak powiedział klasyk, nie bój się, że sztuczna inteligencja zastąpi ciebie, tylko bój się człowieka, który tą sztuczną inteligencję potrafi obsłużyć. I to jest clue w tej chwili używania całej sztucznej inteligencji. Spójrzcie troszkę wstecz, spójrzcie, jak wyglądało przewidywanie tego, co się wydarzy. Oczywiście, ja gdzieś przeczytałem, że informatycy, osoby światłe, które wykorzystują i tworzą sztuczną inteligencję, powiedziały, że mają hamulec bezpieczeństwa, żeby ona nie rozwinęła się za bardzo. Słuchajcie, ja nie wierzę w to. Dlaczego nie wierzę? Ponieważ w roku 1955 nasz polski pisarz Stanisław Lem też napisał, że będą małe telewizorki, na których będziemy mogli odtwarzać swoje prywatne rzeczy. To było w książce Obok Magellana i to był rok 55, słuchajcie. To była przepowiedź smartfonów. W 61 roku był powrót z gwiazd, w którym był papier, na którym pewne kryształki zaczynają się ze sobą łączyć, tworząc litery. Mamy czytniki dzisiaj? Mamy czytniki dzisiaj. Słuchajcie, w tym samym roku opisał ogromną wirtualną bazę. No to mamy internet, nie? Ja nie mówię już, że stworzył też VR, stworzył gwiezdny pył małych robotów, czyli dzisiejszą nanotechnologię. Ja też nie wierzę w to, że ktoś ma hamulec bezpieczeństwa do tego, żeby sztuczną inteligencję zatrzymać. Myślę, że jeszcze to długo potrwa,
ale im będziemy bardziej świadomi w tym, jak ona działa i jak ją obsłużyć, ja myślę, że ona jeszcze długo, długo nie przejmie nad nami kontroli. Co zrobiłem, jeśli chodzi o taką prostą sprawę, o wywołanie emocji, jak sprawdziłem sobie w ogóle, jak to wywołanie emocji na prostej zasadzie czatu GPT wygląda. Wpisałem "zaskocz mnie". Milena teraz siedzi i bije głową w stół, bo to nie taki prompt powinien zostać wpisany, ale chciałem zobaczyć, co sztuczna inteligencja zrobi. Zaskoczyła mnie, jasne, że mnie zaskoczyła. Napisała mi o jakimś ptaszku, który w Kolumbii mieszka. Fantastyczna sprawa. Zrobiłem drugą rzecz. Wpisałem "zainspiruj mnie". No, to oczywiście też dostałem fajną rzecz. Czytaj, odkrywaj, twórz, ćwicz, motywuj. Nic innego jak zajęcia z marketingu nas nauczyli. I bądź kreatywny. No i tutaj kreatywność sztucznej inteligencji troszkę mnie przeraziła, bo pierwsze co, to zrób sobie przerwę od pracy. Spoko. Czuję się w tym momencie bardzo kreatywny. Słuchajcie, kiedy sztucznej inteligencji musimy zacząć się bać? Kiedy będzie spersonifikowana. Jak pamiętacie z polskiego, to jest przedstawienie sztucznych przedmiotów, zwierząt, roślin jako osoby z cechami ludzkimi. Sztuczna inteligencja, jeżeli zostanie, nauczy się personifikować wszelkiego rodzaju treści, które dostaje, lub wartości, które zostają im przekazane. Słuchajcie, tych wartości jest w tej chwili mnóstwo. Wyobraźcie sobie, że w świecie business to business mamy wartość sztucznej inteligencji, która może być transakcyjna, informacyjna, strategiczna i transformacyjna. Ta ostatnia polega na tym, że sztuczna inteligencja może zastąpić człowieka. Czyli słuchajcie, z jednej strony nie boimy się, z drugiej strony już to gdzieś się odbywa. Poza naszą kontrolą. Czyli tak jak mówiłem, ja nie wierzę w hamulec bezpieczeństwa związany z zatrzymaniem rozwoju sztucznej inteligencji. No, ale najbardziej boję się tego, że ona zacznie właśnie rozumieć nasze emocje, rozumieć nasze potrzeby za pomocą tego całego marketingu, o którym była dzisiaj mowa, czyli CRM-u, czyli targetowania behawioralnego, modelowania predykcyjnego, filtrowania kolaboracyjnego, słuchajcie, marketingu kreatywnego, czyli tworzenia obrazów za pomocą sztucznej inteligencji. To wszystko będzie wykorzystywane przez sztuczną inteligencję, a do tego jeszcze dołożone emocje. No i wyobraźcie sobie, jaka to jest potęga wtedy. Ile już potrafi sztuczna inteligencja. Oczywiście pamiętajcie o tym, że mniejsze narzędzia, darmowe narzędzia zrobią za was mniej niż narzędzia, które są słono opłacane. Jeżeli spojrzycie na slajd, to jest stworzone, te obrazy stworzone są przez dość drogi, płatny algorytm. One są piękne. Ja zajmuję się grafiką komputerową w marketingu od 20 ponad lat i jest jedna rzecz. Czy bym chciał z tego skorzystać? Tak, ale nie na zasadzie zrób za mnie, tylko pokaż mi pomysły. I tak chciałbym, żebyście zrozumieli cały sens mojej prelekcji. Ja nie chcę, żeby cokolwiek sztuczna inteligencja robiła za mnie. Ja chcę, żeby mi pomogła. Ja chciałbym, żeby
ułatwiła mnie czy mojemu zespołowi wiele czynności, takich jak pisanie, takich jak tworzenie treści kreatywnych, takich przede wszystkim jak dawanie pomysłów. Słuchajcie, sztuczna inteligencja jest świetnym, świetnym narzędziem do tego, żeby przedstawiać nam pomysły. Wyobraźcie sobie, że robicie burzę mózgów w swoim zespole, sadzacie wszystkich i sadzacie obok komputer, w który wpisujecie odpowiednią frazę. I owszem, jeśli chodzi o ChatGPT, to są 3 lata do tyłu, jeśli chodzi o informacje, to nie są informacje bieżące, ale ten czat potrafi wam wygenerować taką treść, która da jednemu, drugiemu członkowi zespołu pomysł na to, jak w tej chwili wasza kampania, wasza reklama powinna wyglądać. Wykorzystajcie to jako pomoc, jako dodatkowego członka, który wszystko wie i on wszystkim może napisać, albo wiele rzeczy może stworzyć. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Ponieważ cały marketing sztucznej inteligencji to jest wykorzystanie uczenia maszynowego do przewidywania ludzkich zachowań, czyli tego, o czym mówiłem wam wcześniej, do targetowania behawioralnego, ale to jest nadal wszystko na podstawie dużej ilości danych, które sztuczna inteligencja musi przetworzyć. Pamiętajcie, maszyny nie mają żadnych wcześniejszych wyobrażeń czy założeń na temat informacji, które są wykorzystywane w marketingu. Dlatego będzie on bardziej skuteczny w kierowaniu do właściwych odbiorców i docieraniu do odpowiedniej grupy docelowej. W wykorzystaniu poprawy wydajności reklam, zapewnienia wglądu w decyzje zakupowe, czy to na social mediach, czy to na sklepach internetowych, optymalizacji kampanii marketingowej. Tak będzie wyglądał marketing sztucznej inteligencji, ale nadal będzie to marketing sterowany przez człowieka. Słuchajcie, jak wykorzystujemy, dotychczas wykorzystywaliśmy sztuczną inteligencję. To nie jest tak, że ona została stworzona, że było tak jak ze smartfonem, kiedy ja poszedłem spać, będąc szczęśliwym posiadaczem Nokii 3310, a obudziłem się w świecie smartfonów. No i byłem bardzo zdziwiony, że w nocy Steve Jobs zrobił prezentację i pokazał, jak będzie wyglądać przyszłość telekomunikacji. Wykorzystujemy sztuczną inteligencję, to w marketingu już od bardzo, bardzo dawna, to są chatboty, to jest e-mail, marketing e-mailowy, rekomendacje produktowe, to są stare testy AB, które kiedyś się wykonywało, przewidywanie zachowań, zarządzanie zapasami, zapewnianie bezpieczeństwa w witrynie. O tym w ogóle nie chcę zaczynać mówić, ponieważ to jest temat rzeka, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i sztuczną inteligencję. Moi drodzy, czyli już od dłuższego czasu ta sztuczna inteligencja jest z nami na translatorze Google'a, jest z nami podczas kampanii marketingowych, czy to jest CPC, czy CPM, czy CPV i tak dalej możemy wymieniać. Słuchajcie, no i to jest nic innego jak sztuczna inteligencja, którą my już od dawna wykorzystujemy. Co ja mogę zaproponować i jak to wykorzystać w zespole? Jasne, mogę zaproponować pewne proste rzeczy, które mam nadzieję, że będziecie w stanie rozwijać i będziecie chcieli rozwijać przede wszystkim, nie gmatwając się w bardzo trudny marketing, który dzisiaj został omówiony, w bardzo skomplikowane działania. Mam nadzieję, że to jest początek po prostu naszych przygód. Kiedyś, w którymś momencie te nasze działania będą
na tyle proste, że to, o czym mówił Arek dzisiaj, nie będzie musiało być aż tak skomplikowane, tylko będą to tak zwane dwa kliknięcia i mamy wynik. Jak możemy spróbować wykorzystać sztuczną inteligencję? No, prosta sprawa. Niech pisze artykuły blogowe, pamiętajmy, sprawdzajmy je. Sztuczna inteligencja się myli. Wpisy na platformy mediów społecznościowych, też prosta sprawa. Sekcje z pytaniami i odpowiedziami. To jest rewelacja. Sztuczna inteligencja sama zadaje sobie pytanie i sama na nie odpowiada. Rewelacja. Opisy produktów, o czym już tu było mówione. Komunikaty do klientów, zdjęcia, grafiki, czyli cały ten marketing sztucznej inteligencji, wszelkie jego rodzaje, a rodzaje marketingu, jak wiecie, rodzaje marketingu sztucznej inteligencji jest wiele. Ja ich nie będę tutaj w tej chwili opisywał, bo brakłoby nam czasu. Natomiast prezentacja na pewno zostanie gdzieś udostępniona. Możecie sobie spokojnie każdy z tych rodzajów marketingu sztucznej inteligencji poczytać o nim, dowiedzieć się więcej. Słuchajcie, tak naprawdę całe dzisiejsze nasze spotkanie doprowadza do tego, żebyśmy nauczyli się to, tak wykorzystywać sztuczną inteligencję, aby wszystkie tematy, które dzisiaj zostały omówione, były wykorzystane w jednym dziale. W dziale marketingu, jakkolwiek ten dział się nazywa, team, zespół, jak chcecie, jak sobie dział w waszej firmie nazywacie, wszystko to musimy połączyć, aby marketing był sprawny i przede wszystkim marketing mógł dawać takie efekty, jakie chce nasz klient. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Jakie są wady i zalety stosowania sztucznej inteligencji? No, w tej chwili jedną z wad to są koszty, ponieważ nie wszystko jest darmowe. Niektóre rzeczy są płatne, niektóre rzeczy są bardzo płatne, a za niektóre rzeczy moim zdaniem się przepłaca. Marketing sztucznej inteligencji jest w tej chwili przytłaczający. Jest tych danych, tak jak mówiłem, mnóstwo. Samych rodzajów marketingu jest kilkadziesiąt. Naprawdę opanować to jest sztuka. Czy jest trudny do opanowania? Jest trudny do opanowania w tej chwili. Niby sztuczna inteligencja ma ułatwiać, na razie nam utrudnia. Czy jest zbyt inteligentna? Tak, jest zbyt inteligentna, ale jest nadal sztuczna. Ma dużą wiedzę, a nie ma empatii. Wadą sztucznej inteligencji jest to, że jest taki marketing sztucznej inteligencji jest szokujący dla konsumenta. Czują oni, że w coraz większym stopniu analizuje on ich zachowanie i kieruje działania bez ich zgody lub wiedzy. Musimy na to uważać. To my decydujemy, co wypuszczamy na rynek. To my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby nasz klient nie czuł się w żaden sposób do tego, że coś stało się bez jego zgody. A już na pewno, żeby ten ostateczny w lejku sprzedażowym, ostateczne działanie w lejku sprzedażowym, czyli sprzedaż, nie wyszła bardziej od nas niż od naszego klienta. Śledzenie wydajności to jest zaleta. Precyzyjne targetowanie też jest zaletą. Profilowanie przez sztuczną inteligencję, optymalizacja przez sztuczną inteligencję, czyli zebranie tych wszystkich danych, o których dzisiaj żeśmy mówili i wyplucie jakichś konstruktywnych wniosków. Zaletą jest wgląd w działania klientów, ale działania, a nie ich zachowania. Jest jeszcze oszczędność, która
może być oszczędnością bardziej czasową niż pieniężną, jest czas, który przede wszystkim predestynuje do tego, żeby zespół mógł działać sprawnie. Ten czas jest tu kluczowy w sztucznej inteligencji, ponieważ sami doskonale wiecie, jak działa ChatGPT i ile czasu potrzebuje na napisanie rzeczy, które Wam są w danej chwili potrzebne. Słuchajcie, my o sztucznej inteligencji, o tym, jak powinna działać w marketingu, będziemy rozmawiać jeszcze przez długie lata. Mam takie wrażenie, przez dłuższy czas będziemy analizować, co sztuczna inteligencja potrafi, ile się uczy sztuczna inteligencja, bo nie wierzę, że się nie uczy, jakie ma wyobrażenia. Słuchajcie, wykorzystać to wszystko można na wiele sposobów. Mam nadzieję, że choć troszkę zainspirowałem Was do tego, żeby zacząć szukać, który sposób, który marketing jest Wam potrzebny, jaka firma obsługująca w tej chwili odpowiednie algorytmy sztucznej inteligencji najbardziej będzie dla Was odpowiednia. Szukajcie tego, dążcie do perfekcji w marketingu, bo to jest najważniejsze, a przede wszystkim nie dajcie się zdominować tematowi, że sztuczna inteligencja może kogoś zastąpić. Nie. Moich ludzi nikt nie zastąpi. Ja wolałbym, żeby moi ludzie nauczyli się tego, jak obsługiwać sztuczną inteligencję i żeby mieli po prostu więcej czasu na pracę kreatywną niż na zwykłą tak zwaną biurówkę. Jeśli macie do mnie jakieś pytania, możecie je kierować na adres, który widzicie w tej chwili. Jestem do Waszej dyspozycji. I to będzie chyba wszystko. No przykro mi zatem, ale może odrobinę przedłużę Twoją prezentację. Przeczytam Ci jedno pytanie z Innovated Creative Studio. Dlaczego jest zbyt inteligentna jako wada? Ponieważ tej wiedzy jest w tej chwili, tej wiedzy, którą sztuczna inteligencja posiada, jest w tej chwili za dużo. Ta wiedza nas zaczyna przytłaczać i wyobraźcie sobie, że dane, które wy jako domy mediowe, jako agencje reklamowe, że przedstawiacie te dane swojemu klientowi i mówicie, proszę wybrać. No wątpię, żeby jakikolwiek człowiek, który chce danego efektu w danym momencie, przechodził przez te ilości danych, przez te ilości wiedzy, która jest w tej chwili, czy to w czacie GPT, czy to w innych algorytmach, które generują wiedzę. Dlatego jest zbyt inteligentna, jak na nasze czasy. To jest, tak jak mówiłem, budzisz się na wieczór z jednym telefonem, a rano wstajesz i świat już ma drugi. Czyli nie jesteśmy gotowi w jakimś stopniu? Absolutnie. Absolutnie. I dlatego nie wierzę w ten hamulec bezpieczeństwa. Okay. Bo już zaczyna być za dużo. Bardzo dziękuję, Kamilu, raz jeszcze. Szanowni Państwo, Kamil Ligienza, Akademia Górnośląska. Proszę śledzić pana Kamila, bo warto. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dzięki, że byłeś z nami. Dzięki.